Kłania się Państwu w grudniowym wydaniu audycji Kwadrans z historią Robert Dzięba. Już grudzień, proszę Państwa. Choć chyba nie do końca tego czuć. No cóż, taki mamy okres Muzeum Oręża Polskiego. Nasze wystawy zamknięte. Ja to, proszę Państwa, nagrywam z pewnym wyprzedzeniem, więc nie do końca wiem, jaka jest sytuacja. Ale mniej więcej orientuję się, jaka była historia. Na dzisiejszy odcinek, nie wiedząc, jak dzieją się pewne rzeczy, uwaga także do tych wszystkich, którzy oglądają nasz program, czy słuchają go w Radio Kołobrzeg, że niedługo już będziemy mogli mówić o książce. Książce o 19. Baterii Artylerii Stałej. Proszę Państwa, tworzy się także rocznik kołobrzeski. Tutaj ukłony dla Darka Jakubowskiego, a także dla wydawnictwa Kamera. Wyszło ponad 200 stron maszynopisu, proszę Państwa, więc dużo wyszło. W dużej części rocznik będzie dostępny w bibliotekach, a także będzie do pobrania cyfrowo, dlatego że nie mam aż tylu pieniążków, żeby Państwu go rozdawać. Tak więc niestety to czasopismo w ten sposób do Państwa nie dotrze. A szkoda, choć mam nadzieję, że na przyszły rok, kiedy już pokażemy, co można zrobić, będzie tego, proszę Państwa, więcej. To jest jak gdyby jedna kwestia. Proszę Państwa, kwestia, myślę, ważna, to kwestia sprawy związane z widokami Kołobrzegu, z planami miasta, a także z różnymi innymi ikonografikami to miasto przedstawiając. Ukazała się taka książka nakładem wydawnictwa Petera Janke, Verlag Peter Janke, tak się to nazywa. Z planami i mapami Kołobrzegu. Ona się ukazała w 2013 roku. Jest to bardzo ciekawe wydawnictwo, będziemy z niego tu i tam, proszę Państwa, korzystali, bo autorzy naprawdę zadali sobie sporo trudu, aby te wszystkie kwestie dopracować. Jest to bardzo cenne wydawnictwo, więc z tych map można korzystać. Szkoda, że nie ma wersji cyfrowej, dlatego że być może te plany można byłoby powiększać i z naukowego punktu widzenia byłby to o wiele lepszy efekt. Ja miałem z Państwem okazję już zwiedzać Kołobrzeg średniowieczny, choć pewnie do tego średniowiecznego Kołobrzegu powrócimy, ale dzisiaj kilka słów o widokach na twierdzę Kołobrzeg i to generalnie chciałem się skupić nie na rysunkach, planach, obrazach, ale generalnie, znaczy planach tak, ale nie rysunkach i nie obrazach. O. Ale właśnie na planach twierdzy kołobrzeskiej. Jak ta twierdza kołobrzeska wyglądała? Państwo widzicie w tej chwili pierwszy rysunek. To jest najstarsze przedstawienie kołobrzeskiej twierdzy, które zachowało się w naszych źródłach, w naszej historiografii. Jest to tak zwana mapka Ornehwunda. Nie wiem, czy prawidłowo to czytam, bo to szwedzka nazwa. Z około 1631 roku ze zbiorów Krigs Archivet. Widać, proszę Państwa, na tej mapie pierwsze fortyfikacje, nieśmiało wzniesione. Kierunek oczywiście północny. Tenże kierunek jest tutaj widoczny. I widać pierwsze fortyfikacje, które powstają w Kołobrzegu. Rozlewisko Parcenty. Miasto oczywiście od południa opiera się o kanał drzewny. Tam są jeszcze fortyfikacje średniowieczne, o tym nie zapominajmy. To jest taki pierwszy rysunek robiony piórkiem i widoczne są te miejskie fortyfikacje. Tak jak wyglądało miasto, proszę Państwa, w okolicach oblężenia szwedzkiego. W latach 1630-1631 to przecież wojna 30-letnia. Znacie Państwo doskonale i nie muszę o nim mówić, znacie Państwo doskonale wizerunek miasta z 1652 roku, tak zwany Sztych Meriana, ale proszę Państwa, kolejny widok, który można zobaczyć, widok na twierdzę Kołobrzeg z połowy XVII wieku. I tutaj widzimy, przedstawiona jest kolegiata, największy kościół mariacki. Widoczny jest kościół mały nad Parcentą, kościół rektoralny, a także ratusz. No i widać poszczególne fortyfikacje tutaj, tak? Widzimy bramy prowadzące do miasta, drogi, droga na Salzburg, wychodzącą ulicę dzisiejszą Armii Krajowej, to jest dzielnica Ujście, przez którą wychodziło się przez tę bramę, wychodziło się właśnie w kierunku Salin. Tak to wyglądało, proszę Państwa, tak wyglądała tworząca się twierdza kołobrzeska w połowie
XVII wieku. Oczywiście tych planów, Państwo możecie sobie zobaczyć, mamy kilka, jak twierdza ulegała przeobrażeniom, bo nie ukrywajmy, że po pierwsze powstawały różne widoki i my te widoki mamy zachowane i to nie jest jakaś większa tajemnica. Natomiast generalnie rzecz biorąc, aż do zakończenia wojny siedmioletniej to się nie zmieniało. Kobrzyska twierdza była mocno przestarzała i, proszę Państwa, co smutne, niedoinwestowana. I jak zwykle wszędzie widać, proszę Państwa, ratusz, kolegiatę, kościół rektoralny, tych planów, które powstawały, które zawierają te podstawowe fortyfikacje, a więc front fortyfikacji Bytów, to są okolice obecnej Alei Świętego Jana Pawła II, ulicy Unii Lubelskiej, przy skrzyżowaniu ulicy Łopuskiego i ulicy, a i także Alei Świętego Jana Pawła II. Mamy bastion Prusy, potem dzieło rogowe, ujście, no i bastiony, proszę Państwa, przy kanale Drzewnym, a także front bastionu Magdeburg i bastionu Pomorze przy obecnym parku Jana Henryka Dąbrowskiego. Mamy wreszcie ciekawe przedstawienie XVIII-wieczne, jeszcze sprzed przebudowy tych wszystkich fortyfikacji, proszę Państwa. No i wreszcie plan Kobrzyskiej Twierdzy z roku 1761. To jest ostatni plan, który przedstawia tę twierdzę sprzed przebudowy, proszę Państwa. W Radio Kołobrzeg ciężko to zobaczyć, dlatego więc staram się też coś nieco więcej na ten temat opowiedzieć. Twierdza kołobrzeska niestety, proszę Państwa, była niedoinwestowana i zaraz po zakończeniu tejże wojny siedmioletniej rozpoczyna się proces przebudowy. Przebudowy twierdzy ze względu na to, że wymagała ona doinwestowania. To bardzo ważna kwestia. W roku 1770-1774 przeprowadzono modernizację tejże twierdzy. Wzmocniono fortyfikacje główne od strony północnej, w tym bastion Prusy i bastion Neumark. Po stronie wschodniej przebudowano bastion Pomorze. Połączono go z bastionem Magdeburg. Rawelin Bytów, ten, o którym mówiłem, pomiędzy ulicą Aleją Świętego Jana Pawła II, przepraszam, i ulicą Unii Lubelskiej, otrzymał nowe lunety. Po stronie południowej zmiany nie były już tak duże, bo Rawelin Lemborg, proszę Państwa, otrzymał dwie lunety. Jedna z tych lunet, lewa, zachowała się jako wysepka na stawku po dzień dzisiejszy. Większe inwestycje były realizowane od strony kanału Drzewnego, tam powiększono bastion Geldern, zbudowano redutę Geldern, lunetę Süderlande, a także lunetę Geldern. Ograniczono funkcjonalność dzieła rogowego ujście, tak, tego, który znajdował się na skwerze pionierów, zmieniono poprzez wykonanie nowego frontu fortyfikacji. Dodano tam przeciwstraż, lunety, rawelin i słoniczoło. Nie ograniczono się tylko do tego, bo na całym obszarze od tego dzieła do portu zbudowano aż cztery nowe fortyfikacje zewnętrzne wysunięte w kierunku północno-zachodnim. Szaniec cmentarny, zwany także kościelnym, powstał jako dzieło kleszczowo-bastionowe wokół kościoła świętego Mikołaja z terenem cmentarza. To są okolice ulicy Pomorskiej i ulicy Zwycięzców. Była to fortyfikacja położona najbliżej dzieła rogowego Mindę. Ufortyfikowano północny cypel Wyspy Solnej. Tam powstaje, proszę Państwa, znana wszystkim reduta, moraz, reduta Bagienna. Dwie fortyfikacje wzniesiono w samym porcie. Pierwsza z nich to szaniec Majkule, późniejszy szaniec Hejdego, a ostatnia to fort Mindę, proszę Państwa, na którym znajduje się latarnia morska. I tak mniej więcej twierdza kołobrzeska przetrwała do wojny w 1807 roku. To, co było najważniejsze przed 1807 roku, to wzmocnienie obrony portu. Stąd budowa między innymi szańca Hejdego, ale także późniejszego tak zwanego szańca Hejdego, a także najważniejszej fortyfikacji w postaci fortu Ujście, jedynego fortu, bo drugiego takiego, tej fortyfikacji, tej klasy w Kołobrzegu nie było, nie ma, nie będzie, o może tak, jeżeli idzie o owe czasy. Port był bardzo ważny, dlatego że port miał znaczenie strategiczne, o czym przekonano się już w czasie
wojny siedmioletniej. Upadek portu de facto rzecz biorąc powodował strategiczne, upadek znaczenia strategicznego twierdzy Doniczego. Ona się de facto rzecz biorąc nie nadawała, a także traciła możliwość zaopatrzenia drogą morską. Oczywiście w roku 1807 okazało się, że ta twierdza też za słabo jest rozbudowana i rozpoczęto budowę nowych fortyfikacji, może tak powiem. Natomiast jedyną, jaką wzniesiono, to Fort Wilcze na terenie dzisiejszego amfiteatru. I tak to wyglądało. Tak więc, proszę Państwa, te fortyfikacje, te plany, te rzuty pokazują nam, jak wyglądało miasto i twierdza Kobrzeska. Uświadamiają także jeszcze jedną rzecz. Proszę zwrócić uwagę na te ilustracje. To miasto się nie zmienia. To miasto de facto rzecz biorąc było zamknięte w 18 hektarach miasta średniowiecznego plus te tereny, które w okresie nowożytnym do Kobrzegu przypisano. Nie wiem, to były 24 hektary. Mogę się mylić, ale to trzeba by było przejrzeć. Proszę Państwa, niewiele. Na 200 ponad lat twierdza Kołobrzeska zamknęła miasto i uniemożliwiła jego rozbudowę. Rozbudowywały się, to prawda, przedmieścia. Przedmieście Lęborskie, przedmieście Geldern, zwane Złotowskim, czy Radzikowskim dzisiejsze, nie tylko Radzikowo, ale i okolice, prawda? Dzielnica Ujście, przedmieście Minde, które powstawało, a także kolejne w dalszych latach, jak Ziderlande chociażby. Stiebenhagen i tak dalej, proszę Państwa. To są te tereny, o które miasto się rozbudowywało. Więc twierdza aż do momentu jej likwidacji w roku 1872 przez wiele lat uniemożliwiała rozbudowę miasta. Już pomijam, że oblężenia powodowały zniszczenie Kołobrzegu. W konsekwencji czego nie będzie to tak jak z apartamentami Borgiów, proszę Państwa, w Watykanie, że zostały one na wieki zamknięte i potem, kiedy otwarto, to okazało się, że wspaniale, cudownie wyposażone. Natomiast to twierdza, miasto Kołobrzeg w pewnym momencie stało się afunkcjonalne. Mówiąc krótko, czas się zmieniał, powstawała nowa architektura, nowe budowle, a Kołobrzeg tkwił jako ta twierdza, to miasto, które jedni zdobywali, a drudzy bronili. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na dziś. Zapraszam na nasze kolejne spotkanie w kwadransie z historią na antenie Radia Kołobrzeg i w telewizji kablowej Kołobrzeg. Do usłyszenia, do zobaczenia.